Tuż po zakończeniu trwających właśnie Igrzysk Olimpijskich w Londynie rozpocznie się paraolimpiada. Pięcioro z grupy 24 lekkoatletów, którzy będą reprezentować Polskę, przygotowuje się w Kozienicach. Pod okiem trenera kadry Jacka Szczygła na dwutygodniowym zgrupowaniu trenuje kulomiot i czworo biegaczy. Alicja Fiodorow obecnie reprezentuje Start Radom, mieszka w Gdańsku. De facto urodziła się w Kozienicach, to jest taka ciekawostka. Brązowa medalistka za ten srebro i brąz w Pekinie. Będzie startowała na dystansie 200 i 400 metrów. Marcin Awiżeń, wiadomo, to są Kozienice. Wietecki Łukasz reprezentuje Start Gorzów, z tym, że trenuje na co dzień ze mną. Jest to grupa niedowidząca, będzie startował na dystansie 800 metrów i 1500. To są jego pierwsze igrzyska. Na ostatnich mistrzostwach świata złoto i srebro na tych dwóch dystansach. I Zielińska Ewa, start Zielona Góra w Pekinie, brązowy medal skoków z dal. W Londynie mnie startowała w skoku w dal i na dystansie 100 metrów. Olimpijską formę szlifuje również Krzysztof Smorszczewski. Złoty medalista z Sydney i Atlanty, wicemistrz z Pekinu, do którego przez 10 lat należał rekord świata w pchnięciu kulą, do Londynu jedzie po kolejny medal. Chociaż w tym roku będzie naprawdę bardzo trudno, bo u nas w mojej grupie będą połączone trzy grupy, także będzie ciężko, no ale po to tam jedziemy, żeby walczyć o medale. Zarówno trener, jak i zawodnicy są bardzo zadowoleni ze zgrupowania w Kozienicach i okazaną im przychylność i życzliwość. Kozienice spełniają wszelkie warunki do prawidłowego przygotowania się do tak znaczących imprez. Poza tym udało nam się porozumieć z osobami, które jakby decydują o kwestiach finansowych podczas takiego pobytu. Czyli tutaj mam na myśli dyrektora KCRiS, pana Marcina Zmitrowicza oraz restauratora Pawła Domańskiego, którzy powiedzmy za symboliczne kwoty zgodzili się nas zakwaterować i żywić. Problem dzisiaj polega na tym, że zawodnicy, może to zabrzmi dziwnie, ale są tutaj na własny koszt. Większość przygotowań zawodnicy opłacają z własnych pieniędzy, więc jakby determinuje to pewne rzeczy. A atmosfera w Kozienicach bardzo sprzyja, gdyż mamy wszystko na dobrą sprawę pod ręką. Możemy korzystać nieodpłatnie ze wszystkich obiektów. Także na przykład wykorzystujemy siłownię zespołu szkół numer 1, gdzie też dyrektor Zając nie robi nam żadnych problemów z tego tytułu. Tutaj mamy swojego masażystę, pan Henryk Motyka jest w składzie na paraolimpiady. Od pewnego czasu jest głównym masażystą lekkoatletów kadry paraolimpijskiej, więc wszystko to summa summarum pozwala nam tutaj bardzo dobrze trenować. Reprezentuję Start Białystok, ale tak się złożyło, byliśmy na zgrupowaniu w Wiśle, tu mi trener zaproponował, tu zaproponowano mi fajne zresztą warunki, żeby tu potrenować 2 tygodnie, także nie widziałem przeszkód, przyjechałem tutaj na 2 tygodnie, wracamy za chwilę znowu do Wisły, aż praktycznie do wyjazdu do Londynu. Igrzyska paraolimpijskie w Londynie rozpoczną się 29 sierpnia i potrwają do 9 września. Wszystkim naszym zawodnikom życzymy udanych występów i kolejnego worka medali. W Pekinie było ich aż 30.